Dzień dobry, Marcin Cichoński, witam w DGP Talk po stronie kultury. Naszymi gośćmi jest zespół, duet, nazywajcie ich jak chcecie, Karaś Rogucki. Tego pierwszego znacie m.in. z The Dumplings, ale także z licznych produkcji, bo ma ich sporo na koncie. Tego drugiego znacie nie tylko z działalności w zespole Koma, ale także licznych ról aktorskich. Dowiecie się z tego podcastu, że... Czyli ani jeden, ani drugi nie ogląda się na przeszłość, choć do niej nawiązuje, pamięta i być może powróci. Ale teraz skupiamy się na nowym. Płyta Ostatni bastion romantyzmu, Karaś Rogucki. Nie mogę przy tobie oddychać. Odjedziemy w osobnych przedziałach. Odjedziemy w przeciwnych kierunkach. Proszę cię, nie utrudniaj. Pytok po stronie kultury, walentynki. Jak można je spędzić najlepiej? Naszymi gośćmi w podcaście są... Karaś Rogucki. Znaczy, ja już podałem nazwę zespołu, ale tak naprawdę Piotr Rogucki. Kuba Karaś. Panowie, ostatni bastion romantyzmu. Ten tytuł można interpretować na tyle sposobów, że poproszę was o to, żebyście wskazali, jaka jest ta właściwa i co się za tym kryje. Znaczy, ja bym wolał właśnie, żeby większą przyjemność mi sprawia, jak ja słyszę od ludzi, co to może oznaczać. No to ja od razu powiem od siebie. Oczywiście pominę na początek warstwę tekstową i skupię się na tym, co mnie uderzyło muzycznie. Czyli nawiązania pewnego rodzaju do lat 80. i do stylu New Romantic z jednej strony, a z drugiej strony no, pewna dawka sentymentalizmu, takiego przyjemnego, kojącego serce i wlewającego się i dającego miód. O kurczę, to bardzo ładne. Dzięki. Dzięki. O kurczę, ale rozwiniecie to troszeczkę? Znaczy wiesz co, bo powiem ci szczerze, myśmy tak jakoś się nie nakierunkowywali, nie ustawiali tak na 100% i zmierzali do jakiegoś konkretnego celu. Raczej podaliśmy sobie jakiś zakres zainteresowań, robiąc na przykład wspólne listy ulubionych utworów na portalach streamingowych i chcieliśmy opracować temat, który jest zawarty w tekstach, ale to tak jak mówiłeś później. I teraz jakby analizujemy, co się w tym dzieje, ale właśnie poprzez uszy i poprzez usta słuchaczy, czyli tych, którzy już się z płytą zapoznali i dochodzą nam właśnie głosy, że trochę jest tam brzmień 80-tych lat, że jest właśnie ta nowa fala jakaś odrobinę New Romantic, ale najwyraźniej to gdzieś po prostu w nas się działo i eksploatowaliśmy to pracując nad płytą i się przełożyło, krótko mówiąc, bo no nie był to jakby taki sztywny zamiar, że coś takiego robimy. Ustalmy podział ról, bo naturalne skojarzenie jest takie, że Kuba to muzyka, a ty to słowa. Ale to prawda. Nie ma takiego. Jest taki podział, że Piotrek napisał wszystkie teksty i trochę wymyślił koncept na cały album, którego się trzymaliśmy, który nas ukierunkował w pewną stronę. Ale jako tak, to jest nasza wspólna płyta, więc ja też nie lubię, jak ktoś mówi, że ja się zajmowałem stroną muzyczną, a Piotrek tekstami, bo też nie tak było, bo nad wszystkim pracowaliśmy gdzieś tam wspólnie i to dopieszczaliśmy, więc myślę, że tu nie ma takiego wyraźnego podziału ról. Dogadaliście się bez problemu, jeżeli chodzi o właśnie takie starcie, no bo dzieli was troszeczkę bariera wieku, jeżeli to jest bariera. Dzieli was bagaż doświadczeń muzycznych zupełnie innych, więc w tym starciu była siła, czy to starcie owocowało iskrami i piorunami? Myślę, że nie było starcia żadnego. Mm-hmm. To przede wszystkim tylko pchaliśmy jakby w jedną stronę, więc... Przeciwnie, no zaczęło się właśnie od otwartości, bez otwartości, na którą sobie pozwoliliśmy przy wspólnej pracy i bez dobrego samopoczucia w swoim towarzystwie, bez przyjaźni, to ten album by nie powstał. Powstawał przez 2 lata, więc na tej przestrzeni jest wiele okazji do tego, żeby się pokłócić, a myśmy tego nie zrobili, bo no, mieliśmy ogromną przyjemność spotykania się i realizowania tego naszego konceptu. Kuba, skąd u ciebie takie pasje i ciągoty właśnie do tego, czego w zasadzie nie powinieneś pamiętać, patrząc na twoją datę urodzenia? Nie wiem, to też nie jest kwestia tego, jakiej muzyki słuchali moi rodzice w domu, więc to tak, nie wiem, po prostu nie wiem, to jest tak, jakbyś zapytał, skąd się bierze gust, że coś ci się podoba. Mhm. Wolisz kolor czerwony niż czarny na przykład, więc ciężko jest mi to określić. W jakiś sposób ciągnie mnie do tych klimatów i podobają mi się takie brzmienia, a nie inne.
teraz też obserwując to, co się dzieje na jakby światowej scenie muzycznej, nie wiem, patrząc na ostatni singiel, na przykład The Weeknd, to ATS wracają w jakiś tam sposób. Ja po prostu lubię takie rzeczy i okazało się, że Piotrek też i to gdzieś tam stało się jakimś kierunkiem w inspiracjach i jakby w kreowaniu tych brzmień, które znalazły się na płycie. Ale też są odświeżone. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć na to pytanie. Nie wiem, skąd się to bierze. A u ciebie, Piotrze, skąd wzięła się taka tęsknota za romantyzmem, tekstem? No romantyzm to trochę tak, wiesz, pejoratywne określenie ma tutaj w naszej, powiedzmy... Dokładnie tak. Jesteśmy... Społeczności. Jesteśmy trochę nacechowani z romantyzmem, który się kojarzy z cierpieniem, jeżeli nie użyć słowa cierpiętnictwo, ale to nie w tym kierunku ta płyta. To jest raczej miłość. Miłość albo... Ale miłość jakby w czasach zarazy, czyli miłość na zakręcie, miłość nad przepaścią, a tą przepaścią jest świat nas otaczający i atakujący nas rozmaitymi bodźcami, czy to znaczy wpływającymi na jakiś rodzaj poczucia zagrożenia albo poczucia smutku, czy to zmiany klimatyczne, czy globalne katastrofy w postaci coraz większej siły huraganów, czy to bardzo nieprzewidywalne i gwałtowne ruchy polityczne w różnych krajach na całym świecie, również w naszym, takie trochę nieludzkie. Czy to na przykład manipulacja na masową skalę mediami społecznościowymi i internetem. Więc próba odnalezienia siebie, człowieczeństwa i tego podstawowego uczucia na takim tle podstawowego uczucia, czyli miłości. Próba stworzenia jakby azylu na tle wzburzonego morza. Powiedziałeś o tym atakowaniu bodźcami i manipulowaniu nas przez media społecznościowe, przez media ogólnie, na skupianiu się na tym, co złe, a także wykorzystywaniu tego zła, to już mówię z mojej własnej obserwacji, do kreowania jakiejś zupełnie nowej rzeczywistości. No tak, ale służącej tylko i wyłącznie takim najniższym celom, manipulacji i własnemu zyskowi. Dobrze, ale właśnie przez tą manipulację większość społeczeństwa, nie mówię tylko o polskim, jest przyzwyczajona do tego, że skupia się tylko na tym, co tu i teraz pyk, pyk. Mi się wydaje, że wasza płyta wymaga troszeczkę skupienia i oderwania się, takiego podejścia, że włączamy ją sobie w całości, albo przynajmniej skupiamy się na jednym nagraniu od A do Z, wysłuchujemy go od pierwszego do ostatniego brzmienia i od pierwszego do ostatniego słowa. Macie takie zaufanie do słuchacza w Polsce, że on po to sięgnie i skupi się? Ja myślę, że to nie jest kwestia zaufania, tylko trochę żyjemy w czasach, gdzie mówi się, że ulubionym wykonawcą jest tak zwany typ mieszaj utwory i żyjemy w czasach playlist i tak to wygląda. To, że myślę, że każdy artysta, nie tylko my, tworząc płytę, ma trochę taki zamysł i nadzieję, że ta płyta zostanie przesłuchana, można powiedzieć, od deski do deski i też nieprzypadkowa jest kolejność utworów i tak dalej, nad którą też dużo się zastanawialiśmy i teraz też pewnie byśmy ją zmienili, bo to nie są łatwe decyzje. Ale myślę, że to nie można oczekiwać tego, co od słuchaczy, bo to jest jakby indywidualna sprawa, kto jak do czego podejdzie. A to, że żyjemy w czasach instant i wszystko jest natychmiast i od razu i tak najczęściej to słucha się w sumie singli niż utworów, które gdzieś tam dla nas są też prywatnie, powiedzmy, najważniejsze, a niekoniecznie są takie singlowe i że pojawią się jako single, to jest całkiem coś innego. Ale tak... te utwory są tak skonstruowane, że można je brać na różne sposoby. Jeżeli ktoś poświęci im trochę więcej czasu, to będzie miał z tego naprawdę dużą przyjemność. Natomiast nie zobowiązują przy pierwszym odsłuchu do takiego wnikania. Wspomniałeś, że płyta powstawała przez 2 lata. Ja pamiętam takie nasze spotkanie sprzed 3,5 bodajże roku, kiedy już wspominałeś, że zaczynasz coś kombinować z Kubą. Przepraszam za takie pytanie dość ogólne i banalne, ale muszę je zadać, jeżeli przedstawiamy płytę i was jako nowy projekt artystyczny. Jak się to wszystko zaczęło? No właśnie, dosyć tak swobodnie się to zaczynało. Zaczęło się od znajomości, która się powoli zaczęła zamieniać w dobrą znajomość, następnie w przyjaźń. I wiesz, okazało się... takich spotkań to zapewne nie tylko ja, ale i Kuba mamy sporo, gdzie ktoś spotyka się dobrego, znajomego muzyka, który mówi, zróbmy coś razem. Miałeś tak, Kuba, pewnie nieraz, nie?
ale to się nie zawsze zamienia w album. Tak naprawdę to bardzo rzadko. A tutaj było Zróbmy coś razem po którymś z koncertów Męskiego Grania. I powoli zaczęliśmy robić. Tak naprawdę taką realną inicjatywę wykazał Kuba, kiedy zaprosił mnie do pracy nad coverem zespołu T-Love 1996. Powiedział, słuchaj, dostałem propozycję, żeby zrealizować cover T-Love na płytę T-Cover. To skoro mamy razem coś robić, to zaśpiewaj tutaj. No i ja zaśpiewałem i się okazało, że kurczę, że się rozumiemy muzycznie. I potem to już ja przypilnowałem, żeby zorganizować wyjazd, żeby wyciągnąć Kubę z Warszawy, gdzie jako producent ma mnóstwo roboty. Przypilnowałem terminu i pojechaliśmy na pierwszy wyjazd, to był na Mazurach. Taki obóz kompozycyjny? Mhm. I tam powstała większość materiału, czy potem jeszcze były jakieś dogrywki, próby do kręcania, poprawiania? Nie, no byliśmy jeszcze na Bornholm i byliśmy jeszcze w Żelazowej Woli, pod Żelazową Wolą, czyli były jeszcze dwa wyjazdy i no generalnie no tak się to rozłożyło, chociaż na tym pierwszym wyjeździe chyba na Mazurach najwięcej powstało rzeczy, nie? Które są na płycie. No, właśnie zacząłem się nad tym zastanawiać, jak o tym powiedziałeś. Hmm. Tak liczę sobie w głowie. Bo wiesz, to jest równo rozłożone w miarę. Może nie jest tak, że najwięcej, ale na pewno najwięcej wtedy wyczyniliśmy lekcji na temat współpracy ze sobą, bo to był pierwszy taki kontakt. Też nie mieliśmy wcześniej okazji, żeby spędzać ze sobą tak czas sam na sam przez tam, no ponad tydzień, więc był pierwszy taki kontakt nas kontra instrumenty i pierwsza praca, pierwsze utwory wtedy powstały i ten styl potem zaczął jakoś się kreować i tak to wyglądało. Czy to Kuba wytłumił w tobie taką naturalną ekspresję wokalną, z której jesteś znany z innych projektów artystycznych? Bo tak ta płyta brzmi troszeczkę, że jesteś, jakby śpiewasz zdecydowanie spokojniej w stosunku do tego, jak potrafisz. Tak to Kuba. No dobrze, ale... Nie wiem, czy to dobrze brzmi, że coś wytłumiłem w Piotrze. Też tak nie uważam. Wydaje mi się, że to jest tak, że artysta, który jest wokalistą, też trochę śpiewa pod to, jaka jest muzyka i też nie bez powodu jest tytuł i trochę jakby taki kierunek i po prostu dopasowuje się pod śpiewania pod muzykę. Więc... To racja, ale ja też miałem potrzebę, którą Kuba skwapliwie wykorzystał, żeby wydobyć z siebie trochę niuansów. I nie, w pewnym wieku człowiek dochodzi do wniosku, że krzyk już naprawdę nie musisz krzyczeć całe życie po prostu, żeby coś przekazać i mam wrażenie, że siła tego albumu właśnie polega na takiej subtelności. To nie było łatwe zadanie dla mnie, bo jakby naturalnym takim mechanizmem dla mnie jest duża ekspresja, więc musiałem wykonać sporą pracę i tutaj bardzo, bardzo jakby Kuba tego pilnował po prostu. Ciężko było? No to była praca, tak. To było dosyć trudne, bo ja mam trochę inne predyspozycje albo przynajmniej inne przyzwyczajenia. O, a to jest dobre słowo i chyba trudno czasami się pozbyć swoich przyzwyczajeń. Kiedy wiesz, że coś działa i działa fajnie, musisz nagle zacząć od zera i zrobić coś, czego nigdy wcześniej albo rzadko używałeś, no to jest to jakieś wyzwanie. Czy można powiedzieć, że ten projekt artystyczny jest teraz dla was, jeżeli chodzi o muzykę, bo ty masz jeszcze inne pole działalności artystycznej, jeżeli chodzi o muzykę, jest dla was numerem jeden i tym, na czym będziecie się obydwaj koncentrować? Myślę, że tak, można tak powiedzieć. Tak, jesteśmy zespołem. Teraz stworzyliśmy ekipę, nie tylko nas dwóch. Dołączył do nas Kamil Kryszak i Wiktoria Jakubowska, którzy będą grali u nas w kapeli. Plany na cały rok już w tym momencie wspólnych działań. Trudno, żeby było inaczej. Zaplanowana trasa koncertowa? Tak. I jak to będzie brzmiało? To będzie odtwarzanie mniej więcej tego samego rytmu? Będziecie się starać jeden do jednego? Czy pójdziecie w kierunki poszukiwań i improwizacji? Nie, no będzie inaczej. Trochę będą trochę inne brzmienia, trochę inne instrumentarium, troszeczkę inne aranżacje z wstępami, z zakończeniami troszeczkę innymi. Czasami rozwinięcie. Teraz ty, Kuba, może dokończ, bo widzę, że tak troszeczkę uśmiechasz się, kiedy zacząłem o tym mówić. No nie, bo wydaje mi się, że to jest trochę oczywiste, że nie powinno się odgrywać płyty w jakiś sposób, jak jest na płycie. Bo... Powiedz 150% zespołów, które wychodzą na scenę, nie tylko w Polsce. Ale też że dużo słuchaczy jest przyzwyczajonych do tego, że przychodzą na koncert i oczekują, że będzie tak jak na płycie i usłyszą jeden do jeden to samo. My trochę to zmieniamy, ale na tyle subtelnie, że to jest jakby nasza forma
ekspresji i pomysłu i chodzi o to, żeby te wrażenia koncertowe po prostu były większe, lepsze i bardziejsze. Ale słuchaj, tak naprawdę też mam wrażenie, że mocna jest ten materiał na płycie, bo my wychodzimy po prostu zmęczeni z prób, czy z jakiegoś koncertu, który już mieliśmy okazję grać, to będzie więcej energii niż na płycie. Miłosz, który był gościem, bo ja wiem, jakieś 3 tygodnie, miesiąc temu, pół żartem, pół serio powiedział, że on jest tym, który kładzie polskie zespoły do grobu, bo wystąpił z Hejem, położył Hej do grobu, zaprosił zespół The Dumplings, zespół Dumplings nie istnieje, wystąpił z Piotrem Roguckim, Komy nie ma. No my nie planujemy jako Karać Rogucki już występów z Miłoszem. Okej, okay. Ale tamte projekty, to jest, powiedzcie szczerze, bo przy każdym z nich pojawiło się hasło zawieszenie działalności. Tak. Co to dokładnie oznacza w każdym z przypadków? Czy to jest takie niedomknięcie drzwi i furtka, żeby wyjść za ile lat? Czy to po prostu takie powiedzenie sobie, że jesteśmy bardzo sobą zmęczeni, może zmęczeni tym projektem, odgrywaniem przez lata to samo? Jak to wyjaśnić fanom? Kto pierwszy, Kuba czy Piotrek? Czy myślę w ogóle, że nasze sytuacje trochę też się różnią, bo... Tak jest. 20 kilka lat działalności, tutaj jest w przypadku Dumplings 7, ale to w żaden sposób, jak powiedziałeś, że zespół nie istnieje, to nie zgodzę się z tym, bo tak to nie wygląda. I ludzie trochę chyba lubią nadinterpretować, lubią takie skrajne emocje i... Przepraszam, jeżeli tak to... I dramaty, a absolutnie też nie o to chodzi. To jest kwestia po prostu zawieszenia działalności. To jest tak naprawdę oznacza to, że jest po prostu chwila przerwę od tego projektu, który nie będzie aktywnie działał koncertowo, ale też inaczej naprawdę nic nie będzie wydawał, więc to jest tylko i wyłącznie chodzi o działalność, moim zdaniem, koncertową i takie pojawianie się, że po prostu tych spotkań z fanami podczas koncertów będzie mniej przez pewien okres czasu, ale to wcale nie znaczy jakby końca zespołu. To w moim przypadku, ale myślę, że Piotr musi za siebie powiedzieć. Piotr, w swoim przypadku było właśnie te 20 lat. 21. Tak jest. Tak, no tam u mnie w zespole nastąpiło wyczerpanie odrobinę materiału. No 21 lat to jest jednak kupa czasu. Dużo rzeczy się zmieniło. 21 lat jedna formacja determinuje całe twoje życie, każdy dzień tak naprawdę. Wakacje, przerwy, święta. Wszystko musisz konsultować z ekipą, no w sumie u nas 13-osobową. Więc to jest na dłuższą metę potrzeba po prostu przerwy. Takiej porządnej, żeby sobie najzwyczajniej w świecie poukładać. Życie po wyjściu z komy, no. I czy coś poza komą istnieje, dowiedzieć się. Ja czerpię z tego pełnymi garściami, ponieważ odczuwam bardzo, bardzo pozytywny wpływ tej przerwy, tych wakacji. Natomiast nazywam to cały czas przerwą. Jeżeli pojawi się perspektywa, plan, pomysł i inicjatywa dalszego działania wspólnego, oczywiście musi być inicjatywa płynąca z obu stron, bo ja jestem po jednej stronie, a chłopaki w tym momencie po drugiej, bo pracują razem dalej nad jakimiś kolejnymi rzeczami z innymi artystami, to wtedy wracamy, no i już. Natomiast nie wiem, kiedy to będzie, nie wiem. Nie chcę takich deklaracji, natomiast wolałem usłyszeć, że to jeszcze nie jest takie zamknięcie drzwi do końca, z czego się prywatnie cieszę nie, i w jednym się, i w drugim przypadku. W ogóle generalnie z chłopakami cały czas i wiesz, no to po prostu tylko wspólnie gdzieś tam się zblokowaliśmy na punkcie tworzenia. Wydaliśmy, wiesz, w ostatnim czasie 3 albumy pod rząd, rok po roku, to jest bardzo dużo. Kiedy masz do wyboru, bo to może nie tak, czy masz do wyboru, ale tak naprawdę masz pole artystyczne, także aktorskie. Bardzo dużo ci to koliduje z graniem koncertów, jak sobie radzisz z układaniem grafika takiego życiowego? No niestety czasami koliduje i czasami to jest sztuka wyboru. Teraz miałem bardzo fajną propozycję zagrania w filmie, która no niestety mi spadła ze względu na to, że pokryły się terminy i musiałbym odwoływać koncerty, które notabene już od pół roku były zarezerwowane, więc mnie najzwyczajniej w świecie stamtąd wyrzucono. Więc to jest po prostu, krótko mówiąc, no za każdym razem kwestia jakby no trudnych decyzji i wyborów, ale jakoś udaje mi się to łączyć na dłuższą metę. Czy zgodzisz się z takim zdaniem, które wygłasza dużo osób, może dużo, aż tak dużo ich nie ma, które zajmują się jednocześnie aktorstwem i muzyką, nie w sensie, nazwijmy to bardzo umownie, piosenki aktorskiej, tylko piosenki autorskiej, że muzyka jest tak naprawdę tym polem artystycznego wyrazu, które daje pełną swobodę i pełnię możliwości pokazania samego siebie? Nie zgodzę się z tym. Mhm. Myślę, że aktorstwo ma znacznie więcej, oczywiście wyraża się to w inny sposób, ale
To jest dziedzina sztuki bardzo rozległa, która wymaga umiejętności i doświadczenia na polach, no nie tylko muzykalności, czy też umiejętności posługiwania się głosem, ale na polach, które determinują całe nasze życie, bo za każdym razem, kiedy robisz jakąś postać, to tworzysz nowe życie po prostu. I to jest bardzo piękna dziedzina sztuki, tylko trzeba jej poświęcać czas. Powiedziałeś o tej sztuce wyboru i tak myślę, że to samo dotyczy ciebie, bo pojawiła się taka opinia, że jesteś jednym z najbardziej zapracowanych producentów, kompozytorów. Rzeczywiście jest tak, że masz dużą kolejkę osób, które by chciały i zasypują cię propozycjami? Nie wiem, co to znaczy duża kolejka. No tak, to można w różny sposób definiować. No ale rzeczywiście jest tak, że musisz wybierać i tworzy się pewien zastój, jeżeli chodzi o realizację projektów. Nie, chyba. Wydaje mi się, że wszystkie propozycje, które się gdzieś tam pojawiają, lubię je wykorzystywać i spotykać się z różnymi artystami, bo zawsze wyciągam z tego jakąś lekcję, bo to są bardzo różni artyści, też w różnym wieku, z różnym doświadczeniem, z różnych gatunków muzycznych, więc dla mnie traktuję tego jakoś tam formę rozwoju. No, nigdy w życiu nie studiowałem, więc uważam, że to jest jakaś taka forma szkolenia i samodoskonalenia. Właśnie pracy z różnymi artystami, bo przez wszystkie lata gdzieś tam swojego działania muzycznego najwięcej nauczyłem się od innych, więc w ten sposób do tego podchodzę, ale nie uważam, że nie wiem, że jakaś kolejka, że ludzie czekają i na to, kiedy ja się łaskawie odezwę, żeby ze sobą pracować, czy coś takiego, tylko to jest zawsze też przyjemność spotkania, nikt mnie do niczego nie zmusza, to jest tylko i wyłącznie praca, która jakby jest dla mnie przyjemna, jest moją pasją i mam to szczęście, że jestem w stanie z tego żyć, więc jak się pojawia jakiekolwiek propozycje, to też lubię z nich korzystać, czy są mniej lub bardziej opłacalne finansowo, to jest gdzieś tam naprawdę na dalekim 10., 11., 12., 13. planie, a bardziej chodzi o jedną formę spotkania po prostu i... Wymiana myśli, inspiracji i po prostu do takiego rozwoju chyba o to chodzi. Kuba, zawsze chciałem zadać to pytanie. Powiedziałeś o tym braku studiów i innych rzeczy tobie chciałem zadać. Czy tak szybka kariera muzyczna w tym wieku zabiera młodość? Znaczy, ja nie uważam, że to jest szybka kariera muzyczna, bo... No daj spokój, no tutaj się pozwolę nie zgodzić, różnić pięknie. Ale bo... też nie znasz do końca całej mojej biografii i tego, że mimo młodego wieku, to ja już zanim się pojawiło The Dumplings, to był jeszcze inny zespół, też pracowałem przy innych rzeczach, ale ciągle starałem się jakby być blisko muzyki i jakby to doskonalić i tak naprawdę zanim Dumplings pojawiło się gdzieś tam w szerszej perspektywie i zaczął grać koncerty, to naprawdę minęło trochę czasu i trochę wody w Wiśle upłynęło, więc to jakby mimo młodego wieku, gdzie teraz skończyłem niedawno 24 lata, to 7 lat grania, to też Dumplings wcześniej przez 2-3 lata jeszcze pracowało i jakby też szukaliśmy swojego kierunku i tak dalej, więc wydaje mi się, że w perspektywie tego, ile mam lat, a ile czasu spędziłem nad tym, żeby być w miejscu, w którym teraz jestem, to jest w sumie połowa mojego życia, więc myślę, że to nie jest szybka kariera muzyczna, tylko te 10 tysięcy godzin musiało zostać wypracowane. A wracając do pytania o zabieranie młodości? Nie, nikt mi tego nie zabrał. To była moja jakby decyzja i jakby ja chciałem i w ogóle nigdy w życiu bym tak nie powiedział, że ktoś mi zabrał młodość, bo to jest moja decyzja. Nikt mnie do tego nie zmusił. Nie byłem w szkole muzycznej, że rodzice mi wysyłali i musiałem ćwiczyć na skrzypcach po 6 godzin dziennie czy na pianinie, więc nie zgadzam się z tym. Okej. Okay. Panowie, czy jest ktokolwiek, jakakolwiek grupa, jakikolwiek człowiek, o którym myślicie, że to jest odbiorca tej płyty, Ostatni Bastion Romantyzmu. Premiera 14 lutego, czyli dzisiaj. No, odbiorcy sami się znajdują, już nam dają znak przez za pomocą naszego głównego źródła komunikacji, czyli internetu. I no, myśmy nie planowali, dla kogo ta płyta będzie przeznaczona, bo to trudno taką rzecz zaplanować. No, chyba, że się nagrywa piosenki dla dzieci na przykład, no to powiedzmy, że to wtedy jest dla dzieci, nie? Ale... jeżeli nagrywasz muzykę z uniwersalnym przekazem i piszesz do głowy teksty, które mogą dotyczyć każdego, to publiczność musi się znaleźć sama, czyli taka, która posiada wrażliwość, żeby móc to odebrać. No, ale wiadomo, że częściowo będą się odbiorcy naszego projektu składali z publiczności Piotra Roguckiego i z publiczności Kuby Karasia albo zespołu The Dumplings. Natomiast... A tu ci wejdę w słowo, bo zweryfikować tą grupę tak naprawdę. Wejdę ci w słowo dlaczego? Dlatego, że ten projekt jest w moim odczuciu prywatnym tak różny od tego, co robiliście. Znaczy właśnie, ta przeszłość nie jest za mocnym obciążeniem, zbyt mocnym balastem dla fanów, dla odbiorców. Już się
spotykacie z tym? Jak to odbieracie? Wiesz co, przeszłość w ogóle nie jest żadnym balastem dla fanów, ponieważ żyjemy w takim świecie, gdzie co chwila pojawia się coś nowego i tak naprawdę raczej to nowość ściąga ludzi niż jakieś konotacje związane z przeszłością. Ale nie prowadzimy statystyk w tym momencie, wiesz, od tygodnia jakby zaczyna się działalność naszego zespołu na taką grubszą skalę, bo się zaczyna mówić, bo się zbliża premiera, która jest dzisiaj. Dzisiaj tak już, powiedzmy sobie, naprawdę ludzie dają znak, że słuchają tej płyty, ale nie zanalizowaliśmy jeszcze danych z internetu, żeby się dowiedzieć, jaka to jest grupa społeczna, jakiej płci, w jakim wieku i dokąd mieszkają. Dokąd zmierzają. Nie. To nie mówię, żeby od razu badać demografię i powiedz mi, bo generalnie jak ty myślisz, do jakiej grupy ta płyta mogłaby być skierowana? Bo ty wiesz, jesteś na zewnątrz i słuchałeś materiału. Sam sobie zadaję to pytanie tak naprawdę. Właśnie. I odwracamy rolę, ale z przyjemnością. Jeżeli miałbym mówić o pierwszym odbiorze kilku przesłuchaniach, które miałem przyjemność, to zdecydowanie jest to płyta, która adresowana jest do odbiorcy wyrobionego. Pierwsze. Po drugie, do odbiorcy takiego, który jest cierpliwy i ma czas. A po trzecie, do takiego odbiorcy, który ma w sobie jakąś troszkę większą uczuciowość niż tą powierzchowność klikania instantu, o której wspomnieliśmy. A to bardzo ładna publiczność. Tylko jak duża będzie ta grupa? Zobaczymy. Panowie, nie jesteście za bardzo rozmowni, jeżeli chodzi o premierę płyty, ale na koniec powiedzcie jeszcze tak zupełnie od serca. To będzie jednorazowa płyta i trasa koncertowa? Czy w planach i w głowie macie już coś więcej i to jest projekt bardziej długofalowy, bardziej długoletni? Trudno powiedzieć w tym momencie, bo tak naprawdę tego też nie planujemy. Nie fiksujemy się na tym, żeby sobie stawiać jakieś deadline'y kolejne, bo cieszymy się tym, że dzisiaj jest premiera, że lubimy album, który powstał, że fajnie się gra go koncertowo, bo już jesteśmy też po próbach i w trakcie prób przed trasą koncertową. Na pewno będziemy pracowali nad tym cały rok. No i na pewno jeszcze są utwory, które nie zostały zarejestrowane, a są nagrane, bo powstawały w procesie twórczym, który trwał 2 lata. Jest ich co najmniej 5 i pewnie będziemy chcieli też z nimi coś zrobić, aczkolwiek nie mamy też na tym punkcie ciśnienia, więc cieszymy się tym, co przynosi czas w tym momencie i co przynosi każdy nowy, piękny dzień. Kuba, podsumujesz? Zgadzam się z Piotrem, zgadzam się, no to o tym szczerze nie rozmawialiśmy nigdy. To jest trochę tak jakby po narodzinach pierwszego dziecka, żeby już panować kolejne. No, najpierw trzeba wychować i zadbać o to pierwsze, kto się pojawiło i ciężko jest w tym momencie mówić. Wydaje mi się, że ty tak dobrze pracujesz, że jest duże szanse na to, że coś dalej będzie, ale też nie ma takiego przymusu po prostu. To jest rzecz, którą tylko i wyłącznie do przyjemności, bez żadnych kalkulacji, więc tak też myślę, że pozostanie, bo to jest chyba też siła napędowa tego projektu, więc jak ktoś zadaje takie pytanie, myślę, że pewnie tak, ale nic też nie możemy obiecać, bo też nie odchodzi chyba, więc... To tej swobody i tej cierpliwości wzajemnej dla siebie i takiego luzu do tego, co robicie, życzę wam dalej. I dziękuję za piękną płytę. Mam nadzieję, że spotka się z jak największym przyjęciem. Naszym gościem w DGP Talk po stronie kultury byli Kuba Karaś i Piotr Rogucki. Dziękujemy. Bardzo dziękuję.